Iron Fist Team prezentuje. Walka numer 9. Trzy walki jeszcze przed nami. Kolejny pojedynek polsko-włoski. Aktualny mistrz Włoch już za chwilę zaprezentuje się Państwu tutaj w ringu. Alessio Martino! Zmierza do ringu i kolejny zawodnik z Włoch. Tak, kolejny Włoch. Wspomniałeś, Bartosz, nieoficjalny mecz Polska-Włochy, tak. Trwa dalej. W pełnej krasie mamy tutaj tak naprawdę przed Państwem Alessio Martino, mistrz Federacji WKN Włoch. Najdroższy zawodnik tejszej gali, najwięcej zażądał, żeby tu przyjechać i spotkać się z Tomkiem Makowskim. Nie są to małe pieniądze, nie mogę Państwu ich zdradzić, ale mogę zapewnić, że nie są małe. Z Tomkiem jest mało zawodników, którzy chcą z nim walczyć. No, lista tytułów jest tutaj bardzo długa, a na razie popatrzmy na wejście, a ja je potem wymienię. Makowski walczył na poprzedniej edycji gali Iron Fist, gdzie całkowicie zdeklasował swojego przeciwnika, zarówno technicznie, jak i fizycznie. Jest to zawodnik bardzo mocny. Za momencik zobaczymy, że przygotowanie fizyczne ma naprawdę fenomenalne. W ringu według mnie zawodnik pound for pound numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o Muay Thai. Świadczy o tym to, że pokonał naprawdę klasowych rywali, jest niepokonany od 3 lat i dwukrotnym mistrzem świata Federacji WKN, dwukrotnym mistrzem świata Federacji WMA i MC. Tych tytułów jest tak wiele, że nie starczyłoby mi tutaj naprawdę czasu ich wymieniać. Nigdy nie był na deskach, jeśli przegrywał, to tylko przez decyzję. 30 zawodowych walk na koncie Tomka Makowskiego. Zawodnik z Włoch troszkę większy, zawodnicy walczą w federacji w wadze 61 kg. Nominalna waga, w której występuje Tomek Makowski, to 58,6. Zgodził się to walczyć w nieco wyższej. I widać mocne rozpoczęcie tego pojedynku. Tak, Tomek ma bardzo mocne kopnięcia. Nie kłamię tutaj sam, mogłem się o tym przekonać parę lat temu. Jak zaczynałem swoją karierę, toczyłem z nim zawodowy pojedynek i przegrałem decyzją sędziów. Tomasz Makowski, widać jednak to doświadczenie ringowe, nawet dosłownie na twarzy widać, że jest mocno obity. To świadczy naprawdę o ogromnym doświadczeniu, jak wspomniałeś, skoro od kilku lat nie przegrał żadnego pojedynku, to również świadczy to o ogromnej klasie. No. I tak jak widzimy, przez cały czas przodu, te ciosy są naprawdę bardzo mocne. Zawodnik bardzo doświadczony, budowa naprawdę greckiego atlety, jak posąg, każdy mięsień widoczny, świetnie przygotowany kondycyjnie i siłowo pod każdym względem. Bardzo mocno obija nogi swojego rywala. Bardzo ładna kombinacja, złapał nogę, oddał 2 ciosy na górę. A Włoch spokojny, doświadczony, wielu już tak próbowało Tomka, tak mówiąc w żargonie, przeczekać. Bardzo mocne kopnięcie. Ale źle się to kończyło. Myślę, że Włoch zaraz się obudzi i ruszy do pełnej walki. I kolejna próba low kicka, gdzie Tomek Makowski przechwytuje tą nogę. Widać, że chyba jest to technika, którą sobie upodobał. Tak, Tomek wielokrotnie jeździł do Tajlandii, trenował w kampie w UMC na Kosam. Oj, obrotówka! Obrotówka, bardzo widowiskowa akcja, nagrodzona brawami. No,
świetny prawy krzyżowy, aż przekręcił Włocha. No widać, że Włoch nie ma na chwilę obecną pomysłu, jakoś niewiele tych kombinacji w odpowiedzi na uderzenia Makowskiego. Nie, myślę, że nie wie jak rozpocząć akcję, ale teraz próbuję. W rekordzie Włocha jedno znane nazwisko, Hussein Benoui. Jest to zawodnik z Francji, który króluje w Europie w kategorii 64 kg. Jego brat jest mistrzem organizacji Showtime. Alessio przegrał z nim przez nokaut w pierwszej rundzie po kolanie na głowie. Myślę, że Maku oglądał tą walkę, będzie szukał również takiego rozwiązania. Fenomenalna szybkość ze strony Tomka Makowskiego. Widać, że te kopnięcia dochodzą celu. Bardzo ładne przełapanie, jak wspomniałem wcześniej. To jest chyba technika, którą sobie specjalnie upodobał. Tak, myślę, że deprymuje to Włocha bardzo mocno. Każde kopnięcie, które próbuje wykonać, kończy się tym przełapaniem i ciosem. Koniec pierwszej rundy. Mocno obita noga, wykroczna Włocha. Widzę stąd, a mam trochę do narożnika Włocha, widzę stąd mocne zaczerwienienie i powtórki najlepszych akcji. Świetny przechwyt prawy krzyżowy, klasyczna tajska akcja. Jak już mówiłem, Tomek jeździ do Tajlandii co najmniej dwa razy w roku, by trenować przez około jednego miesiąca i przygotowywać się do walk toczonych i w Polsce, i za granicą. Że Tomek tak naprawdę nie jest zmęczony nawet po tej rundzie. Nie, jest to jego atut, fenomenalna kondycja. On po prostu, kolokwialnie mówiąc, zajeżdża, zamęcza swoich przeciwników. Rzuca tymi kopnięciami jak z automatu, jak karabin. Idzie do przodu, jak pitbull, szuka swoje szansy. Ale widać, że Włoch jednak też nie wygląda specjalnie zmęczonego. Rzeczywiście jest bardzo spokojny. Jest to doświadczony zawodnik, walczył naprawdę z wielkimi zawodnikami i wygrywał, i też przegrywał, ale tu się liczy doświadczenie. Bardzo mocne kopnięcie, aż słychać było tutaj. Myślę, że Włoch na pewno odczuł to. Myślę, że Włocha ratuje jego wzrost, jest dość wyższy od Tomka, przez co dużo ciosów nie dochodzi, ale presja jest cały czas po stronie Tomka. Idzie do przodu, próbuje, szuka i celuje. Bardzo mocny low kick, również pod prawą nogę. Bardzo ładny low kick ze strony Włocha. Chyba troszeczkę obudził się. Troszeczkę nam się walka wyrównała, tak jakby Tomek lekko spowolnił tempo, ale myślę, że próbuje tutaj ustawić się na jeden mocny cios, jedną mocną kombinację. O, bardzo mocny low kick, żeby zaskoczyć Włocha. Świetne przepuszczenie, świetny timing, widać to doświadczenie. Ale widać, że Alessio Martino w odróżnieniu od swoich klubowych kolegów ma te nogi dosyć mocno obite, zbiera dużo low kicków, a jak gdyby nie odczuwał ich. Tak, próg bólu jest tutaj bardzo wysoki, widać. No nie, jest to też człowiek z pierwszej łapanki, jak już mówiłem, jest to najdroższy zawodnik dzisiejszej gali. Najwięcej sobie zażyczył, żeby walczyć tutaj z naszym Tomkiem Makowskim. Bardzo ładne kombinacje Makowskiego. On ciągle szuka. Każda akcja kończy albo wysokim kopnięciem, albo jakimś ciosem, który zazwyczaj dochodzi cel. O, zmienia pozycję Włoch, boli ta noga podporowa, cofa ją do tyłu. Kolejne świetne przechwycenie i kombinacja rękami. Tomek również z Pawłem Jędrzejczykiem do tej walki przygotowywał się w Holandii, w Mike's Gym. Sparował z wielkimi gwiazdami tego sportu. Widać, że jest świetnie przygotowany. O.
ale Włoch jak gdyby zbierał siły troszeczkę, zaczyna coraz więcej sobie, jak to się mówi, pozwalać, śmiało poczyna sobie. Te ciosy nie są takie mocne jak ze strony Makowskiego. Myślę, że wielokrotnie też oglądał przed tą walką walki Tomka na materiałach wideo czy w internecie, wiedział, że Tomek bardzo mocno kopie i że będzie jego strategią to, żeby przeczekać te kopnięcia i potem w odpowiedniej chwili zaatakować. O, bardzo mocno, chyba odczuł ten cios na korpus Włoch. Wykończył.